Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl. W listopadzie poprzedniego roku uczestniczyłem w pewnej konferencji biznesowej jako jeden z mówców. Mówca, który był przede mną, zaczął bardzo ciekawie swój wykład. Powiedział tak. W Polsce tak się składa, że często o pracy używa się słowa zawód. To, co ktoś wykonuje, mówi się, że to jest zawód. I mówi, niestety okazuje się, że po kilku czy kilkudziesięciu latach pracy człowiek ma jeden wielki zawód. I potem pokazywał, z czego to wynika, że źle dobrana praca powoduje, że człowiek ma zawód, a nie satysfakcję. A dzisiaj to pytanie do ciebie. Z tego, co wykonujesz, z tego, z czego żyjesz, masz satysfakcję czy zawód? Dość ważne pytanie. Czasami ktoś zaprasza mnie do firmy ze szkoleniem typowo motywacyjnym. Mówi, zmotywuj moich pracowników, żeby lepiej pracowali. Można się uśmiechnąć pod nosem i powiedzieć, to zapłać im więcej. Otóż niekoniecznie. Są trzy rzeczy, które motywują pracowników i o nich powiem za chwilę. Natomiast można też zmotywować na wiele sposobów i wiele rzeczy na różny sposób działa na różnych ludzi, ale jedną rzecz, którą pokazuję ludziom, motywując pracowników, pokazuję im to, ile godzin spędzasz w pracy. Czasami 8, czasami 10, z dojazdami to się nagle robi 12 godzin, czyli połowę doby. I jeżeli przez te 8, 10, 12 godzin nie czerpiesz satysfakcji z tego, co robisz, to jak myślisz, jaki to ma wpływ na ciebie jako na człowieka przez kolejne miesiące i lata? Na pewno duży. Na pewno duży. Kolejna rzecz. W Polsce, to znajomy opowiadał mi, gdzieś wyczytał te statystyki, mówię na jego odpowiedzialność. Wydaje mi się dosyć wiarygodne, szczególnie wnioski. W Polsce jest 2 miliony bezrobotnych i uwaga, 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 600 tysięcy wolnych miejsc pracy. Ciekawe, nie? Kiedy robiono ankietę, okazało się, że ci bezrobotni, 2 miliony bezrobotnych jest i z tych bezrobotnych, kiedy robiono ankietę, no zakładam, że to nie jest z 2 milionami, tak, ale z jakąś grupą reprezentatywną, oni powiedzieli, że zbyt duże wymogi są. Natomiast pracodawcy, kiedy zostali zapytani, dlaczego miejsca nie są obsadzone, powiedzieli, nie ma ludzi, którzy by chcieli wziąć za to odpowiedzialność. Problem złożony i oczywiście wszystko można, na wszystko można i nawet trzeba patrzeć z kilku różnych punktów widzenia, jednak dla mnie zawsze najważniejszy jest ten prawdziwy, czyli wewnętrzny. Nie ten zewnętrzny, ktoś, nie wiem. Mogę powiedzieć, że nie zbieram butelek po śmietnikach, ani puszek ich nie sprzedaję, bo jest trochę zimno. A tak naprawdę to nie jest prawdziwy powód, dla którego tego nie robię. Tak? I teraz to, co ja odkryłem pracując w różnych fundacjach, kościołach, stowarzyszeniach, chodzi mi o to tam, gdzie pracują wolontariusze, a więc ludzie, którzy za darmo lub nawet dokładając swój czas na pewno, a pieniądze często, zobaczyłem ich większe zaangażowanie niż w innych miejscach. Dlaczego? Są trzy powody, dla których człowiek pracuje. Tak? Pieniądze, atmosfera i predyspozycje, które ma. I teraz, jeżeli wszystkie trzy zejdą się razem, czyli zarabiasz na tym, pieniądze, które cię satysfakcjonują, jest dobra atmosfera w pracy i robisz to, co jest zgodne z twoimi predyspozycjami, wtedy jest odpowiedzialność, zaangażowanie, predyspozycje i wszystko inne. Dlatego właśnie nie zbieram butelek, tylko zajmuję się szkoleniem, coachingiem. Tak? Ponieważ wszystkie te trzy rzeczy mi nie odpowiadają. Tak? W zbieraniu butelek. Ani pieniądze odpowiednie, ani atmosfera niezbyt dobra, ani nie są to moje predyspozycje. Tak? I kiedy patrzymy na Biblię, ciekawe, Biblia jest skonstruowana, tak? W myśli hebrajskiej jest tak, że coś, co jest mówione na początku, znaczy, że jest ważne. I dlatego Biblia nie ma takiego do końca układu chronologicznego, czyli pierwsze 5 księg mojżeszowych to rzeczywiście mają układ chronologiczny, później już ten układ dalej się trochę miesza. Dlaczego? Ponieważ księgi ustawiane są w kategorii ważności. Ale to jakby nie wykład biblijny, więc tylko taki mały sygnał. Ale to, co na początku jest powiedziane w drugim rozdziale, tak? A nawet już w pierwszym się zaczyna, bo pierwszy rozdział daje nam taki rzut
perspektywiczny, co Bóg zrobił, a w drugim jakby tłumaczy szczegółowo, jak to wyglądało. Więc kiedy się zaczyna i kiedy Bóg stworzył człowieka, 1 Mojżeszowa 26, Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz nas, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem, bydłem, całą ziemią, wszelkim płazem. Tak potem Bóg błogosławi, że rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną i tak dalej. I kiedy człowiek żył w ogrodzie Eden, jakby biblijny obraz jest taki, ziemia była bezwładem i chaosem, stała się, a to jakby inna kwestia, był jeden ogród, który był stworzony według Bożego wzoru i Bóg mówi, całą ziemię stwórzcie według tego wzoru. Więc człowiek, i to jest ogród Eden, tak nazywany czasami nieraz rajem, tak, czy nazywa się różne hotele Eden z różnych powodów, ale chodzi o to, że to ma być symbolem czego, satysfakcji, radości i w ogóle. I zobaczcie, praca wcale nie powstała po grzechu jako kara od Boga za grzechy. Nie, kara od Boga za grzechy to ZUS, Urząd Skarbowy i tym podobne. Natomiast żartuję oczywiście dla tych, którzy są przewrażliwieni na punkcie religijnym. Tak żartowałem. Chociaż ZUS to taki starożytny Bóg był Zeus. No dobra. I teraz tak. Trzy rzeczy były w ogrodzie Eden, które powodowały, że człowiek miał satysfakcję. Po pierwsze miał bliskość z Bogiem. Po drugie, żyli tam jako rodzina, tak, Adam z Ewą. Trzecia rzecz, mieli pracę, która ich satysfakcjonowała, ponieważ nie zarabiali pieniędzy, bo nie musieli, natomiast była zgodna z ich predyspozycjami. Co więcej, widzieli konkretny owoc tego, co się stało. Kiedy widzisz owoc tego, co robisz, widzisz, że to miało cel i sens, to czujesz satysfakcję. No niektórzy mówią, że jeszcze był czwarty powód ich szczęścia tam, to, że nie mieli teściów. Ale nie ten temat dzisiaj, tak? Więc chodzi o to, że to jest źródło satysfakcji, tak? Te trzy rzeczy, tak? Dla mnie te trzy rzeczy są źródłem satysfakcji. Relacja z Bogiem, relacja w rodzinie i praca, którą wykonuję. No ale dziś skupiamy się na pracy, nie będziemy nikogo nawracać. Odwołam się do pracy, tak? Stephen Covey genialnie powiedział, po co jest stworzony człowiek? Po to, żeby żyć, kochać, uczyć się i tworzyć trwałe dzieła. Żyć, kochać, uczyć się i tworzyć trwałe dzieła. Genialna rzecz i stawia następujące pytania, tak, które pozwolą ci odpowiedzieć, czy rzeczywiście te cztery elementy występują w twoim życiu. Takich pięć pytań, zanim powtórzę. Pierwsze, czy wystarcza ci motywacji i energii na cały dzień? Czy też są rzeczy, których mimo najszczerszych chęci nie mógłbyś zrobić z powodu zmęczenia, braku kondycji lub złego stanu zdrowia? Czyli jeżeli nie robisz wszystkiego, co chciałbyś robić, to znaczy, że coś musisz w swoim życiu uporządkować. Druga rzecz, czy czujesz się zabezpieczony pod względem materialnym? Czy zaspokajasz własne potrzeby i robisz oszczędności na przyszłość? Czy też pożyczasz od innych pieniądze, pracujesz do późnych godzin i ledwo wiążesz koniec z końcem? Jak się mają twoje finanse? Trzecie. Czy twoje stosunki z ludźmi są budujące i dają satysfakcję obu stronom? Czy umiesz owocnie pracować w zespole na osiągnięcie wspólnego celu? Czy też czujesz się wyalienowany, samotny, niezdolny do konstruktywnego spędzania czasu z bliskimi osobami, a twoje próby pracy z innymi ludźmi są nieudane ze względu na brak porozumienia, niewłaściwe zrozumienie intencji, plotki, intrygi, wzajemne obwinianie? Tak? Jak wyglądają twoje relacje z ludźmi i w rodzinie, i poza rodziną, w pracy. Kolejne pytanie. Czy stale się rozwijasz, zdobywasz nową wiedzę, umiejętności, poszerzasz perspektywę, czy też odczuwasz stagnację? Czy to, że nie robisz postępów w pracy zawodowej lub w innych lubianych przez ciebie dziedzinach, wynika z twojego braku kompetencji i małego zasobu wiedzy? Czy rozwijasz się? Ważne pytanie. I ostatnie. Czy masz wyraźne poczucie kierunku, celu, będące twoim źródłem inspiracji, energii, czy też masz jedynie mgliste pojęcie o tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne i co chciałbyś zrobić ze swoim życiem? Iż te odpowiedzi są bardzo ważne. Niezaspokojenie którejkolwiek z nich wpływa na pogorszenie jakości naszego życia. Jeżeli toniesz w długach, masz kiepskie zdrowie, tak? Oczywista rzecz. Ta harmonia, która jest w życiu, naprawdę jest ważna. Wiesz, teraz od tego roku trochę uporządkowałem spraw, moja żona coraz bardziej przejęła pewne rzeczy z naszej firmy, jeszcze tutaj kilku ludzi tak na razie prowizyjnie zatrudniamy, więc zaczęły się pewne rzeczy zmieniać,
I zobaczyłem, że mogę sobie poświęcić cały dzień na badanie spraw, zastanawianie się, ja tak lubię czasami coś porozważyć, pozastanawiać się, rzeczy, które absolutnie są mi potrzebne do pracy, do mojej służby w kościele, do czegokolwiek, a które mi frapowały od pewnego czasu i chciałem się im przyjrzeć. Kolejna rzecz, niespełnienie którejkolwiek z tych potrzeb, które wymieniliśmy wcześniej, tworzy czarną dziurę, która pochłania całą twoją energię i uwagę. Tak? Żyjesz w tak zwanym trybie kryzysowym, kiedyś nagrywałem o tym audycję. Tak? Cały czas gasisz pożary, a nie masz czasu cieszyć się życiem. Kolejne, niespełnienie którejkolwiek z tych potrzeb doprowadza cię do uzależnienia od spraw pilnych. Tak? Czyli ciągle jakieś rzeczy, które pochłaniają twoją uwagę, energię, bo tu coś wyskoczyło, tam coś wyskoczyło, wiesz, jeżeli się okaże, że nie masz jakiejś górki finansowej, a pojawi się jakaś drobna rzecz, to po prostu musisz gorączkowo skądś zdobyć pieniądze. No i to tak kręci się, w kółko się kręci, tak? Jednak można też w drugą stronę. Można uporządkować swoje życie. Wiele rzeczy zaczyna się od uporządkowania swojego życia. Kiedy zaczniesz uporządkowywać swoje życie i zaczniesz od jakiejkolwiek dziedziny życia, to prędzej czy później przyłoży się to na to, że odkryjesz swoje miejsce, nazwijmy to powołania, nie pracy, ale powołania i w to wejdziesz i będziesz odczuwał satysfakcję i przyjdą za tym też satysfakcjonujące pieniądze. Tak, a bardzo często dobrze jest zacząć porządkowanie swojego życia od porządkowania finansów. Ciekawą rzecz powiedział George Bernard Shaw o swoim życiu. On powiedział tak. To prawdziwa radość życia, poświęcić się celowi, który uznajesz za doniosły. Być siłą natury zamiast roztrzęsionym, egoistycznym strzępkiem cierpień i utyskiwań, narzekającym, że świat się nie poświęci, by uczynić ciebie szczęśliwym. Dalej cytuję za nim. Uważam, że moje życie należy do całej społeczności i dopóki żyję, moim przywilejem jest uczynienie dla tej społeczności wszystkiego, co mogę. Chciałbym być całkowicie wyczerpany, gdy będę umierał, gdyż im ciężej pracuję, tym dłużej żyję. Cieszę się życiem dla niego samego. Nie jest ono dla mnie małą świeczką, lecz olbrzymią pochodnią, którą dostałem na chwilę do podtrzymania i chcę, by płonęła jak największym blaskiem, zanim wręczę ją kolejnym pokoleniom. Dla mnie fantazja to, co on napisał. Świetna rzecz. I zanim przejdziemy dalej, odwołam się do czegoś, naprawdę potrwa to krótko, myślę, że około 3 minut, postaram się, żeby nie więcej. Ostatnio K, prezes S, którego poznałem na Contest Campie i naprawdę fajny gość, pozdrawiam cię serdecznie, napisałeś do mnie o tym, że pewne rzeczy, kiedy cytuję Biblię, niektóre z nich wydają ci się być poza kontekstem i odwołałeś się do tego, kiedy pisałem w objawieniu Jana, że Jan zobaczył anioła, anioł był, otworzył drzwi w niebie i zawołał go wyżej, a ja wyciągnąłem z tego wniosek, że ktoś, kto jest wyżej, głos kogoś, kto jest wyżej, może zaprowadzić cię wyżej. Powiedziałeś, że to pewnie nie po to Jan miał objawienie tego anioła. Czy można tak interpretować Biblię, jak ja interpretuję? Tak? To, co ci odpisałem pokrótce, to napisałem tak, że według mnie problem polega na tym, jeżeli skupiamy się tylko na literalnym rozumieniu Biblii, że wprost, jasno jest to napisane, a nie szukamy Bożych zasad. Okej, pokażę ci, czego nauczyłem się z Biblii o interpretacji Biblii. To może być dla niektórych dosyć ciekawe, a dla niektórych nawet śmieszne. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł był apostołem, zakładał kościoły i Tymoteusza wysłał do jednego z kościołów, żeby tam uporządkował pewne sprawy, bo nie funkcjonowały dobrze. I pierwszy Tymoteusz 5,17 Paweł pisze tak. Starszym, czyli mówiąc współczesnym językiem, liderom, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Czyli i cześć przez szacunek, i cześć przez finanse. Tak? Chodziło o utrzymywanie liderów kościoła przez kościół. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Tak? Paweł pisze o takiej zasadzie do... Mówi, słuchajcie, liderów w kościele trzeba szanować i trzeba ich też utrzymywać. No wiadomo, jak taki lider ma czas na to, żeby rozważać słowo, modlić się, odwiedzać ludzi, to kościół lepiej funkcjonuje. I jak Paweł to uzasadnia? Uzasadnia to biblijnie, tak? Uzasadnia to ze Starego Testamentu i pisze tak. Albowiem mówi Pismo, młocącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Oraz godzin jest robotnik zapłaty swojej. Ale ciekawa rzecz. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. To jest 5 Mojżeszowa 25,4. Z takiego fragmentu o jakimś wole, który młóci, dlatego nie należy mu zawiązywać pyska, on wyciąga Bożą zasadę, że należy płacić liderom w kościele. Czy rzeczywiście to wynika wprost z tego? Nie, on odkrył w tym fragmencie pewną Bożą zasadę, którą robi. Inna rzecz, 1 do Koryntian 14 rozdział,
wiersz 21 i 22. Paweł pisze o darach duchowych i mówi o darze modlitwy innymi językami i prorokowania, czyli modlisz się i mówisz w języku, którego się nie uczyłeś. Dar Ducha Świętego, w ogóle ciekawy temat sam w sobie, ale nie teraz. Pisze tak, w zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będą do ludu tego, a i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to nie znak dla niewierzących, a nie dla wierzących, lecz dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, lecz dla wierzących. Nie będę tu w te zawiłości wchodził, tylko chodzi tak, że kiedy weźmiemy 5 Mojżeszową, 28-49, tam skąd ten fragment wziął Paweł, to ten fragment, posłuchajcie, 5 Mojżeszowa 28-49, sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie ukaże się względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Naród, którego języka nie słyszałeś, tak? I teraz Paweł odwołuje się do tego, do jakiegoś fragmentu z Biblii, który nie mówi wprost o tym, jednak wyciąga stąd Bożą zasadę i stosuje ją do konkretnej sytuacji, tak? Więc dla mnie Słowo Boże też mówi, 2 Koryntian 3,16, że mamy według ducha, a nie według litery rozumieć słowo. Tak literalne to jest tylko to jest napisane i tylko tego się uchwycę. A może i oczywiście są pewne rzeczy, które należy rozumieć dosłownie, ale w tym wszystkim jest też wiele Bożych zasad, z których warto skorzystać. Na przykład szaty liturgiczne, tak, kapłana w Starym Testamencie, to jest 2 Mojżeszowa 28:9, były ozdobione 12 ciężkimi kamieniami umieszczonymi w okolicy ramion i miały tyleż samo szlachetnych kamieni z imionami synów Izraela na piersi. I można powiedzieć, no po co nam czytać opis szat kapłana? Jednak z tego możemy wyciągnąć pewien wniosek, z którego wynika, że tak jak na ramionach są najcięższe rzeczy, tak samo służba Bogu może być czasami ciężka. Ale jak na piersi są szlachetne kamienie, tak samo przez tę ciężką służbę Bogu ta ciężar sprawia, że nasze serce staje się szlachetne. Chciałem szybko zmieścić dużo w krótkim czasie, więc jak ktoś nie zdążył, nie załapał, to przesłuchaj sobie to jeszcze raz, jak kogoś to nie ciekawiło, to sorry. A jak ktoś chce dalej to kontynuować, to proszę już tam prywatnie, tak? I teraz wracamy do Biblii, tak? I do tego, co raj. Jednym z wymiarów raju jest bycie satysfakcjonującej pracy, której widzisz owoce. Co się zmieniło? Adam zgrzeszył, tak? Fantastycznie, kiedyś mój znajomy powiedział o tym, na czym polegał pierwszy grzech, że to był problem nadkonsumpcji. Mogli jeść ze wszystkich drzew, ale z jednego nie mogli, kiedy natomiast dobry PR-owiec, tak, diabeł, pokazał im to drzewo i powiedział, jak z tego zjecie, tak, i wtedy oni zapragnęli tego jednego, którego nie mogli. Czyli problem nadkonsumpcji, tak. Wiesz, jedną z rzeczy, która sprawia, że nie wchodzisz w długi, albo kiedy wychodzisz z długów, tak, bo myślę, że niektórzy mogą być w takiej sytuacji, to jest ta ważna zasada. Nie kupuję czegoś, na co mnie nie stać w tej chwili. Trudno, tak? Do życia nie jest mi to potrzebne, a nie jestem w stanie w tej chwili sobie na to pozwolić. Więc co się stało? Kiedy Adam zgrzeszył, i to jest ciekawe, że jedno z hebrajskich słów opisujących grzech, bo jest kilka, które opisuje, tak samo jest kilka greckich, czyli Nowy Testament jest po grecku, to jest słowo greckie hamartia, i to słowo znaczy chybić celu. I to było używane słowo, kiedy łucznik naciągał łuk, strzelał do tarczy lub też do przeciwnika albo do zwierzęcia i nie trafił. Wtedy chybił celu i to jest właśnie, przepraszam, to słowo, chybić celu. Właśnie to jest to, kiedy grzeszymy, kiedy żyjemy niezgodnie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Wtedy nasze wysiłki spełzną na niczym. Nie uda nam się, nie powiedzie nam się, ponieważ chybiliśmy celu. Tak? Bardzo taki, wiecie, prosty przykład, ekstremalny przykład, bo na prostych, ekstremalnych przykładach widać te wszystkie rzeczy najlepiej. To jest wtedy, kiedy ktoś jest fatalnym muzykiem i próbuje za wszelką cenę zostać muzykiem. No chyba, że jesteś Neronem w starożytnym Rzymie i wszyscy muszą cię oklaskiwać. Jednak normalnie taki człowiek, nawet jeżeli włoży dużo wysiłku, to będzie najwyżej na średniej półce, najwyżej. Natomiast średnia półka to nie jest coś, co satysfakcjonuje i to nie jest coś, co przynosi duże pieniądze. Więc widzisz,
Kiedy człowiek chybi celu? Kiedy nie robi to, do czego jest stworzony. I tu kilka rzeczy, że tak powiem, kłania się. Pierwsza rzecz, która ci kłania, to jest kim jestem, tak jako człowiek. Jaka jest moja tożsamość? To ciekawe zagadnienie, była o tym audycja, więc tam można zaczerpnąć parę myśli. Ale kim jestem jako człowiek? Drugie, co mam w życiu robić, tak? Do czego jestem stworzony? Jakie mam predyspozycje? Do czego te predyspozycje mnie predysponują? Już pobawmy się słowami. I trzecia rzecz, jaki ma być owoc tego? Czyli co ma być efektem tego, że mojego życia? Tak? Jakie owoce już widzę? Jaki owoc chcę zobaczyć, kiedy będę odchodził z tego świata? Wiecie, nasza kultura jest odmienna od kultury na przykład hebrajskiej, gdzie tam ceni się i docenia się szczególnie ludzi u schyłku życia. Mówi się, ten człowiek jest w pełni dojrzały i w pełni szczęśliwy, a u nas często się mówi w ten sposób, że jak człowiek jest młody, to jest szczęśliwy, radosny i tak dalej, a im starszy, tym gorzej. No nie, właśnie hebrajczycy dokładnie odwrotnie. Tutaj zbierasz owoc swojego życia. I w pewien sposób jest to zasada życia, że zbierasz na końcu owoc swojego życia, więc im jesteś starszy, tym bardziej dojrzalszy i tym bardziej powinieneś cieszyć się swoim życiem, a nie wręcz przeciwnie. Więc to jest taka ciekawostka. Więc widzisz, żeby nie chybić celu, jedną z ważniejszych rzeczy jest znać swoje predyspozycje, zarówno osobowościowe, jak i zawodowe, i wiedzieć, do czego jesteś stworzony. I tu na chwilkę zrobię przerwę, bo niektórzy są stworzeni do tego, żeby być informatykami i grafikami, ciągle szukamy, tak? Daliśmy sobie czas do 3 lutego, żeby pierwszą turę naboru zrobić i będziemy w następnym tygodniu już z moim projekt menadżerem sprawdzać ludzi, którzy się zgłosili, dzięki tym, którzy się zgłosiliście. Damy wam znać oczywiście. I jeżeli jednak ktoś chciałby jako informatyk lub grafik więcej informacji na stronie www.koach.pl, napisz do mnie. Kolejna rzecz. W najbliższą środę, 6 lutego, będę miał wykład Jak siebie zrozumieć, skoro jesteśmy tak różni. To będzie właściwie taki wykład połączony z warsztatem. Darmowy, 40 minut. Poznań, godzina 18, Wyższa Szkoła Bankowości. Więcej informacji napisz do mnie lub zadzwoń, to tam dokładnie. Na stronie powinna być też informacja, gdzie dokładnie w USB jest to. Całkowicie darmowe, tak, to jest, jadę na zaproszenie klubu Toastmasters, to jest godzina 18:40 minut, później chwila przerwy, o 19:00 oni zaczynają swoje spotkanie. I ostatnia rzecz z ogłoszeń, zapraszam Cię na szkolenie Przemawiaj z pasją. Na tym szkoleniu będę uczył 4 umiejętności. Po pierwsze, pokażę tajemnicę przyciągającego uwagę wystąpienia. Drugie, pokażę, jak budować kontakt emocjonalny ze słuchaczem. Trzecie, powiem, jak mówić, by przekonywać. Czwarte, jak użyć stresu przemawiając. Dwudniowe szkolenie, koszt naprawdę niewielki, 75 zł. 22 lutego, to jest piątek, godzina 17:00 się zaczyna i kończy o 20:00. I drugi dzień, sobota 23, zaczyna się o 10, kończy się o 13. Wszystko w Katowicach. Więcej informacji na mojej stronie www.koach.pl. Jeszcze tydzień przyjmujemy zgłoszenia. To też będzie połączone z promocją mojej nowej książki Przemawiaj z pasją. Tytuł książki mówi, o czym jest ta książka. Tak? Okej. I zakończę 2 rzeczami. Pierwsza to jest pewna historia, która wydarzyła mi się jakiś czas temu. Wracałem z jednego ze szkoleń, była naprawdę ładna pogoda, w niedzielę rano sobie wyjechałem. Pomyślałem sobie, a nie będę jechał autostradą, pojadę sobie równoległą drogą. No i jechałem sobie, było fajnie. Przejeżdżałem przez jakąś przejazdową miejscowość, gdzieś tam 8 rano chyba była, nikogo na drodze. Jadę z prędkością bezpieczną, że tak powiem. I w takim dobrym dosyć nastroju, po fajnym szkoleniu, w tle leci muzyka. I nagle kiedy kończy się miejscowość, zza takiej górki wychodzi z suszarką pan ubrany w mundur. Zatrzymuje mnie, oczywiście próbuje jak tu wyhamować, tak, zbić punkty, zbić kasę, trochę mniej zapłacić. No ale wyszedłem, ciągle jeszcze nie dociera do mnie konsekwencja tego spotkania, dosyć taki zadowolony, wychodzę z tego, podchodzę. Na to pan w mundurze, troszkę podkurzony pewnie poranną porą, w której musi pracować, nabijać budżet państwa, powiedział, panie kierowco, co to za dziwny styl jazdy, że w miejscowości pan przyspiesza, a zaraz poza miejscowością pan hamuje.
Ja mówię do niego, wie pan co, bo to wszystko zależy od tego, co widzę. To on zdębiał, mówi, a co pan widzi? Mówię, no, jak widzę pustą drogę, jadę. Ale jak tylko zobaczę człowieka, od razu hamuję. Na szczęście miał poczucie humoru, uśmiechnął się, powiedział, dobra, będzie stówka mniej. Była. O tym, jak odkryć to, do czego jesteś stworzony, będzie za tydzień w audycji, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchajcie kontestacji.